skrajnie filmiku. Ja jestem Biglem i o mnie będzie ten numer kolekcji The Dog. Więc zapraszam Was do oglądania. Ładna mam obruszkę? Witam Was w kolejnym filmiku. I dzisiaj mam dla Was przegląd magazynu z kolekcji The Dog. Jest to numer 18 o Biglu. Gdzie teraz otworzę go. I jak otworzę go, zaraz do Was wrócę. A maskotką jak zawsze zajmiemy się na samym końcu, chociaż widzę, że już tutaj trafiła mi się ta z obruszką osobno. Teraz przejdziemy do szybkiego przeglądu magazynu, czyli o Biglu. Tu mamy spis treści jak zawsze. Dalej mamy opisane bezkonkurencyjne Bigle. Pies gończy. To jest takie piękne zdjęcie szczeniaków Bigla. Tu jest napisane, że to jest pies gończy. Kolejna strona, no to jest opis rasy. Jaki jest wzrost, głowa, wszystko, ogon. Uszy, łapy, sierść, nogi. Życie na kolorowo. Historia rasy. Oraz o pielęgnacji Bigla. I tu wszędzie mamy takie ładne zdjęcia. Później jeszcze artykuł. Tu na kolejnych stronach mamy nasz mały myśliwy i też jest opisane pies jakich mało. I śliczne tutaj takie mordki są wskazane tych psów. Psia muzyka. Nie wiem o czym tutaj dokładnie jest, ponieważ jeszcze nie czytałam, ale Wam wszystko przybliżę, więc jeżeli chcecie, możecie sobie przeczytać. Też piękne bardzo jest zdjęcie. I tutaj jeszcze mamy tą stronę, pies kieszonkowy. Ja ogólnie lubię bardzo tą rasę. Może nie jakoś najbardziej, ale bardzo lubię, podobają mi się te psy. Możecie też napisać, czy Wam się podobają. Albo trzymacie, jeżeli ktoś z Was ma. Bigle światowej sławy. To już powoli zbliżamy się do końca. Oraz już ostatnia prawie strona, już właściwie ostatnia. Możecie też mi napisać w komentarzach, czy wolicie takie szybkie przeglądy, czy takie powoli. I teraz mamy już okładkę i mam napisane, co będzie w 19 części. W 19 części będziemy mieli jamnika długowłosego chyba. Nie wiem, czy ogólnie jamnika po prostu. Uroczy jamnik długowłosy, ale ogólnie będzie chyba jamnika też. I w części 20. Tutaj będziemy mieli o takim piesku, której rasy nie bardzo z nami kojarzę. Ale poznam na pewno, jak przeczytam to. Jeśli chodzi o magazyn, to jest wszystko. Teraz przejdziemy już do pluszak, prezentuje się, tak? Oraz jego obruszka, która tym razem trafiła mi się osobno od
powiem, śmieszycie z tego powodu. Medalik. No i obruszka wygląda tak, jak widzicie. Jest taka niebieska. Ja później sobie zapnę na tego pieska. No to jest to pudełeczko w piesku. Ja tak się to prezentuję. W tym filmiku to jest już wszystko. Jeżeli taki filmik z przeglądem Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.